Cześć! Kapitalna sobota dla polskiego tenisa w Rzymie. Iga Świątek awansowała, Hubert Hurkacz pokonał Rafaela Nadala. Zapraszam na najnowszy odcinek programu tenisowego. Zacznijmy od Igi Świątek, która rywalizowała w meczu trzeciej rundy turnieju w stolicy Włoch WTA 1000 z Julią Putintsevą, czyli 41. tenisistką rankingu WTA. Iga jest oczywiście numerem 1 na świecie. Nasza tenisistka miała wolny los w pierwszej rundzie w Rzymie. W drugiej rundzie pokonała Perę 6-0, 6-2, Amerykankę 77. na świecie. Tamto spotkanie było łatwe dla reprezentantki Polski. To sobotnie z Putintsevą na pewno znacznie trudniejsze, co nie mogło dziwić, ponieważ reprezentantka Kazachstanu obok Rybakiny to kolejna zawodniczka urodzona w Rosji, a reprezentująca Kazachstan. Gra nieźle w ostatnich tygodniach Putintseva, bo była ostatnio w 1/4 w Madrycie, gdzie ze swoją koleżanką z reprezentacji Rybakiną rywalizowała w ćwierćfinale. Była blisko pokonania nawet Rybakiny, wcześniej była w 1/4 w Miami, więc ostatnie tygodnie w wykonaniu Putintsevej wyraźnie lepsze niż wcześniej. No ale z drugiej strony Iga miała dobry bilans jeszcze przed rozpoczęciem tego sobotniego meczu ze swoją rywalką 3-0. Ostatni raz grały w Indian Wells, dwa dosyć gładkie sety i tym razem też skończyło się na przestrzeni dwóch partii, ale dość wymagających dla naszej zawodniczki. Iga zwyciężyła 6-3, 6-4. Pierwszy set dość szybko objęła Polka prowadzenie. Z jednym przełamaniem skończyła tamtą partię, ale rywalka była w stanie kilka razy ją zaskoczyć skrótami, które naprawdę były takie zaskakujące, niesygnalizowane i w tych momentach właściwie serwisem i skrótami Putintseva się trochę ratowała. Drugi set to utrzymanie dyspozycji ze strony przeciwniczki Igi Świątek, a nasza reprezentantka troszeczkę obniżyła loty, więcej błędów z jej strony i szybko zrobiło się 4-1 dla Julii Putintsevej. No i wydawało się, że może być niespodzianka, to znaczy konieczność rywalizowania na przestrzeni trzech setów, ale wtedy przyszedł szósty, bardzo zacięty gem, w którym to pani rozegrały 20 punktów. Putintseva miała 4 szanse na przełamanie Świątek i na wyjście na 5-1 i wtedy już chyba by się nic złego dla niej nie mogło wydarzyć w tamtym secie, ale ostatecznie Iga się obroniła, chociaż no to szło tak raz w jedną, raz w drugą. Polka popełniła kilka takich dużych, poważnych błędów w tamtym gemie, nie na kilka centymetrów, ale no nawet piłka leciała prawie że w bandy reklamowe, więc no to był taki moment słabszej gry ze strony Igi, ale przetrzymała, przeciwniczka nie wykorzystała kilku swoich okazji i zamiast 1-5 zrobiło się 2-4. A potem Świątek wygrała 4 kolejne gemy, wyraźnie poczuła się pewniej na korcie. Przeciwniczka z kolei się denerwowała, ona słynie z tego, że się potrafi irytować, krzyczeć na siebie, łamać rakiety, krzyczeć nawet w sposób wulgarny. I w efekcie z tego 1-4 skończyło się jednak 6-4 dla Igi Świątek. Troszkę myślę odetchnęliśmy, bo nie było właśnie trzech setów, a w takich turniejach to jest ważne, żeby nie tylko wygrywać, ale również zachowywać siły, żeby no nie marnować tej energii, gdy nie trzeba. I ostatecznie Iga Świątek jest już w 4. rundzie turnieju w stolicy Włoch, gdzie wygrywała już dwukrotnie, niewykluczone, że i tym razem się uda, ale do tego jest jeszcze oczywiście daleka droga. W spotkaniu 1/8 finału jej przeciwniczką będzie znana nam zawodniczka Angelika Kerber, Niemka, która pokonała Białorusinkę Aleksandrę Sasnowicz. Kerber jest w tym momencie 331 na świecie, ale wiadomo, wróciła w tym roku do gry po urodzeniu dziecka, nie zawsze gra we wszystkich turniejach. Sasnowicz z kolei jest 113 na świecie, no ale to nie będzie przeciwniczka najbliższa Igi. I zobaczymy, jak sobie Polka z Niemką poradzi. No wiadomo, że Kerber ma też polskie pochodzenie, więc jest nam dość bliska. To jest była liderka światowego rankingu, była mistrzyni wielkoszlemowa. Myślę, że to może być ciekawy mecz, no ale z drugiej strony oczywiście faworytką i tą faworytką wyraźną będzie Iga Świątek. Niedawno pamiętam ich spotkanie w ramach United Cup. Wtedy Iga dość gładko poradziła sobie z Kerber. Zobaczymy, jak będzie teraz w meczu o ćwierćfinał turnieju Italian Open.
Iga wygrała, ale myślę, że jeszcze większy sukces odniósł Hubert Hurkacz, który w spotkaniu drugiej rundy turnieju w Rzymie pokonał wielkiego, legendarnego Rafaela Nadala. Hubert zwyciężył 6-1, 6-3 i tak naprawdę tylko te pierwsze trzy gemy były zacięte, zwłaszcza gem otwarcia przy podaniu Huberta. 5 szans na przełamanie dla Hiszpana niewykorzystane. Potem Hubert miał swoje szanse, też nie wykorzystał. Potem łatwo wygrał nasz zawodnik i potem już poszło. Kapitalna gra Huberta Hurkacza i przy swoim serwisie, i w gemach serwisowych Nadala. W drugim secie trochę było walki więcej, ale ostatecznie to Hubert wygrywa i to w imponującym stylu pokonuje Rafaela Nadala. Co cieszy, no to właśnie to, że pokonał Nadala w meczu drugiej rundy, bo w pierwszej rundzie miał wolny los. Po drugie, że w ogóle mogło dojść do takiego spotkania. Hiszpan przecież kończy karierę prawdopodobnie po tym sezonie i niewykluczone, że to jedna z ostatnich szans, żeby w ogóle mierzyć się z Rafą dla Huberta. Nigdy jeszcze wcześniej nie grali. No i przypomina się oczywiście historia z Rogerem Federerem na Wimbledonie 2022. Hubert 2021 oczywiście, przepraszam. Hubert mierzył się ze Szwajcarem, wtedy wygrał w 3 setach, także w tym ostatnim do zera, czyli dość gładko, i tutaj Rafę też łatwo pokonał w 2 setach. Oczywiście trzeba pamiętać, że tamto spotkanie ze Szwajcarem to no nie był to Roger Federer z najwyższej formy, chociaż ćwierćfinał Wimbledonu to dobry wynik. Teraz w przypadku Rafaela Nadala to tym bardziej widać, że no Hiszpan nie jest w najwyższej formie, że to są takie trochę ostatki w jego karierze, żegna się niedawno z turniejem w Madrycie, teraz z turniejem w Rzymie, pewnie zagra jeszcze w Paryżu, żeby się pożegnać z publicznością i jeszcze będzie rywalizował w Igrzyskach Olimpijskich, chociaż też w stolicy Francji, chociaż zobaczymy, czy zdrowie mu pozwoli, ale nie chcę absolutnie umniejszać sukcesu Hubertowi. Kapitalna gra z jego strony i widać od początku tego sezonu na kortach ziemnych, że czuje się dobrze. Ten przydomek Klejkacz pasuje do niego coraz bardziej i nieprzypadkowo odniósł łatwe zwycięstwo nad Nadalem. Po prostu zagrał bardzo dobrze. Teraz czas jeszcze tylko, żeby przełamać niemoc w rywalizacji z Dżokowiciem, gdzie ma niekorzystny bilans 0-7, ale było kilka, pamiętacie, zaciętych spotkań między Polakiem a Serbem, chociażby w zeszłym roku na Wimbledonie, czy w ATP Finals 2023, czy również w tym turnieju Masters 2021 w stolicy Francji. Na przestrzeni 3 setów wtedy Djokovic dopiero wygrał. Z Rogerem, dla ciekawostki, to bilans spotkań już nie będzie inny, 1-1. Hubert przegrał ze Szwajcarem w Indian Wells w ćwierćfinale 2019. To był pierwszy sezon tak dobry dla naszego zawodnika. No a potem wygrał z nim, jak już mówiłem, na Wimbledonie 2 lata później. Przeciwnikiem Huberta w trzeciej rundzie w stolicy Włoch będzie Tomas Martin Echeverry, Argentyńczyk, 28. rakieta świata. On pokonał Brazylijczyka Thiago Seybot Wilda, 61. w rankingu. Z turniejem kobiecym w Rzymie pożegnała się już niestety Magda Linet, która przegrała z Wiktorią Azarenką 7-6, 4-6, 3-6, chociaż prowadziła 7-6, 2-1 z przełamaniem. No ale niestety nie udało jej się utrzymać przewagi. Azarenka naprawdę dobrze prezentuje się w ostatnich tygodniach. No i odrobiła stratę i zwyciężyła ostatecznie 2-1 w setach. W tych momentach decydujących trochę zabrakło Polce, drugiej rakiecie naszego kraju. No ale i tak występ niezły ostatecznie. No może inaczej. Druga runda to nie jest występ jakiś imponujący bardzo, ale sam mecz z Azarenką bardzo dobry tak generalnie. Szkoda po prostu może trochę tego, że nie wylosowała inaczej. Aczkolwiek no i tak największego pecha to Magda miała z Aryną Sabalenką niedawno w Madrycie, gdzie zagrała najlepsze swoje spotkanie w tym roku, a mimo to z tą inną z tenisistek z Białorusi także przegrała. Z turniejem Italian Open pożegnała się także Magda. Lena Frank przegrała z Coco Gauff, czyli bardzo jakby utytułowaną i czołową tenisistką, w drugiej rundzie 3-6, 3-6, 3-6. Ten mecz był niezły z punktu widzenia Polki, na pewno lepszy niż ich
ostatni pojedynek w ramach czwartej rundy Australian Open. Wtedy Amerykanka zwyciężyła 6-1, 6-2. Polka nie miała zbyt wiele do powiedzenia. Tutaj grała lepiej, mimo że miała problemy zdrowotne, prosiła o przerwę medyczną. No ale niestety ostatecznie w tych kluczowych także fragmentach Goff była lepsza, chociaż w tych ostatnich tygodniach jakoś specjalnie to nie imponuje Coco. No zobaczymy, jak sobie poradzi przede wszystkim we Francji, gdzie niedawno, kilka lat temu była w finale Roland Garros. Teraz nie wiem, czy ma taką formę, no ale może jej dyspozycja jeszcze urośnie. Z pozostałych wyników, no to może nie tylko wyników, Jelena Rybakina, jak pewnie wiecie, wycofała się z turnieju, problemy zdrowotne, nie obroni tytułu w Rzymie, wycofała się podobnie jak z niedawnej imprezy w Indian Wells, wtedy też niestety nie mogła rywalizować, problemy zdrowotne tenisistki reprezentującej Kazachstan. W rywalizacji pozostaje Aryna Sabalenka, chociaż miała problemy, jej przeciwniczka Katie Wolinec, 109 na świecie Amerykanka, dobrze grała, ale przegrała po trzech setach. Ons Jabeur wraca do gorszej dyspozycji, dość łatwo przegrała z Sofią Kenin. No, myślę, że warto wspomnieć o Nowaku Dżokowiczu, który wrócił do gry, łatwo poradził sobie z Francuzem, ale przede wszystkim wszyscy dyskutowali o tej butelce, która go trafiła w głowę w momencie, gdy rozdawał autografy po zakończeniu spotkania, ale jak widać było na jednym z wideo, nie tym pierwszym, który mógł sugerować jakiś celowy atak, uderzenie w głowę Serba, tutaj jednak widać, że to jest wyraźny przypadek, ktoś niechcący wypuścił butelkę, wypadła mu dosłownie z plecaka. Oczywiście kibice, tu też jest apel, żeby się pilnować, uważać, no ale jednak to był przypadek, a nie jakieś celowe uderzenie w głowę Nowaka Dżokowicza. Z turnieju męskiego odpadł Casper Ruud, przegrał z Kecmanowiciem, to jest na pewno niespodzianka. Dalej grają Zwieriew, Shelton, Dimitrov, Upań, Ostapienko, Svitolina, Daniel Collins. No, zobaczymy, jak sobie poradzą te zawodniczki w czołowych rundach, bo już powoli nadchodzą Iga w czwartej rundzie i myślę, że coraz ciekawsze mecze nas czekają. Na koniec piszcie koniecznie w komentarzach, jak patrzyliście na występ Igi właśnie w starciu z Julią Putintsevą, czy to przede wszystkim dobra dyspozycja tej siski z Kazachstanu waszym zdaniem była, jakby spowodowała, że ten drugi set był naprawdę zacięty, czy po prostu słabsza forma Igi, jakiś przestój mały. Jak patrzycie na wygraną Huberta Hurkacza z Rafaelem Nadalem i czy wierzycie, że Polak może odnieść jakiś duży sukces w tym roku na kortach w stolicy Włoch? Trzymajcie się mocno, pozdrawiam.